Wiosna 2018 roku w sopockim domu aukcyjnym stoi pod znakiem absolutnych unikatów. Wkrótce kolejna aukcja Varia, która w swojej ofercie łączy przedmioty różnych kategorii. Łączy je jedno. Są niezwykłe. Najbliższa aukcja odbędzie się 7 kwietnia. Będzie to już 22. aukcja, którą nazywamy Varia. Czyli będziemy prezentowali na tej aukcji dość dużo przedmiotów z najrozmaitszych dziedzin. Obrazy, grafiki może mniej, ceramika, srebra, jest to bardzo okazały zestaw. Biżuteria, tkaniny, dwie wspaniałe suknie z końca XIX wieku. Wiele innych przedmiotów bardzo ciekawych. Po sukcesie aukcji sukni pamiętającej czasy wojny secesyjnej, tym razem w ofercie sopockiego domu aukcyjnego pojawiły się aż dwie fascynujące XIX-wieczne kreacje i jedno nakrycie głowy. Przepiękne suknie z końca wieku XIX, wykonane w Europie Zachodniej. Jedna Europa Zachodnia, a druga jest wykonana w Plymouth w Anglii. Są to suknie dzienne, chociaż ta ma dwa staniki, z których jest jeden dzienny, drugi wieczorowy. Pięknie wykonane i wielka rzadkość. Kapturek nazywa się kalasz. Jest to rzeczywiście niezwykle tajemniczy, rzadki przedmiot, ponieważ jest to kaptur, który służył do ochrony fryzury, żeby jej wiatr nie rozwiał. Pochodzi z Francji, jest to koniec, właściwie trzecia ćwierć XVIII wieku. Potem tego rodzaju nakrycia głowy zanikły, ponieważ też na początku wieku XIX już zmieniła się moda i fryzury nie były takie okazałe. Uwagę przyciąga też wyjątkowa kolekcja sreber, w tym papierośnic. Sama kolekcja papierośnic jest ciekawa i tabakierek, bo to nie tylko papierośnice. Jest to rzeczywiście dość okazały zestaw. Dawno takiego nie mieliśmy. Głównie angielskie. Z Londynu, Sheffield, najwięcej z Birmingham. Ale też mamy trochę przepiękne, bardzo ciekawe papierośnice, tabakierki rosyjskie z końca XIX wieku. Ale nie tylko, bo i z początku wieku XX również radzieckie, porewolucyjne. Mamy również bardzo ciekawe inne srebra, zwłaszcza imbryk do herbaty angielski z przełomu XVII i XVIII wieku. Wielki rarytas, ale też i inne, i późniejsze, i polskie, warszawskie srebra. Nie można też nie zatrzymać się przy bibelotach dotyczących starożytności. W tym pewnej wyjątkowej, 2500-letniej wazy. Starożytne wazy greckie, dekoracji czarnofigurowej i czerwonofigurowej, występujące w tym samym czasie. Ta akurat jest czarnofigurowa, pochodzi z V wieku przed Chrystusem. Wśród bibelotów, często spotykanych we wnętrzach XIX-wiecznych rezydencji, wiele z nich to przedstawienia greckich bóstw. Aukcja Varia w Gdańskiej Galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego już 7 kwietnia. Polecamy również zobaczyć Jan Marcin Szancer, baśnie na sprzedaż oraz biżuteria i unikaty w Sopockim Domu Aukcyjnym. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanał.